Witam. Od dłuższego czasu chciałem nagrać taki film, w którym wyjaśnię, dlaczego na moim kanale nie pojawiają się nowe filmy. No i teraz znalazłem chwilę, żeby do tego wrócić. Nie ma nowych filmów i filmów z napraw już raczej nie będzie, ze względu na to, że zmieniłem pracę. Nie jestem już nauczycielem. Zamknąłem też swój warsztat. Ze względu na swoje osobiste sprawy, na stan mojego zdrowia, który też nie pozwala mi dłużej pracować w warsztacie. Natomiast sama idea rozwijania kanału YouTube'a na tyle mi się spodobało, że chciałbym ją kontynuować. Teraz już troszeczkę w innej formie, ponieważ no, nie pojawią się naprawy, nie mam z czego nakręcać filmów, ale za to jestem pasjonatem motocykli, lubię podróże motocyklowe, turystykę motocyklową. Dlatego też chciałbym zmienić tą formułę mojego kanału, może nie do końca na taki motovlog, chociaż pewnie jakieś relacje, może najciekawsze fragmenty pojawią się na tym kanale. Natomiast chciałbym, żeby to była też taka trochę dokumentacja mojego motocykla, sposobu jego serwisowania. Ale również, jako że warsztat stoi pusty, a sprzęt w dalszym ciągu posiadam, chciałbym zaprosić osoby z Przemyśla, z okolic, które mają motocykl, chciałyby coś przy nim zrobić, niekoniecznie mają do tego miejsce, niekoniecznie mają do tego narzędzia, może chciałyby się coś troszeczkę nauczyć z mechaniki. Ja oczywiście też się tego uczę, bo jednak mechanika motocyklowa trochę się różni od tej samochodowej. No i również nie posiadam sprzętu całego do tego, żeby się bawić w motocykle, żeby robić synchronizację czterocylindrowej motocykli. No tego wszystkiego nie posiadam. Natomiast jest miejsce, jest trochę sprzętu. Możemy umówić się na jakiś wieczór po to, żebyście mogli sobie coś zrobić przy tym motocyklu, żebyśmy mogli usiąść, porozmawiać, poznać się, może umówić na jakiś wspólny wyjazd, bliższy, dalszy, jednodniowy, kilkudniowy. Zachęcam do kontaktu. Link do mojego Facebooka, do mojego konta na Facebooku będzie w komentarzu umieszczony. Chciałbym też, żeby to była pewnego rodzaju dokumentacja z mojego motocykla, ponieważ teraz jeżdżę Yamaha Tenere 700, kupiłem ją w kwietniu. Obecnie mam 6000 km zrobione i w kolejnym filmie chciałbym Wam pokazać, jakie może nie usprawnienia, ale udogodnienia zamontowałem w moim motocyklu, gdzie popełniłem jaki może błąd przy wykonywaniu tych elementów i co bym zrobił może inaczej. Także serdecznie zapraszam do kontaktu.